Czołem Państwu, potężne zdziwienie. Nawozy drogie. Jak mówił pewien weteran, kałasznikow jest prosty, ale nie każdy go potrafi złożyć. Wszystko jest, jak widzimy, więc złożone. Ale dzisiaj próba wyjaśnienia tego, oczywiście słuszne protesty rolników i tak dalej, dociekanie, delikatnie wszystko jak gdyby spóźnione, natomiast branie się do tego wygląda mi, jakby ktoś podszedł do krowy, chciał ją wydoić i ciągał za uszy. Generalnie mówiąc, może to się skończyć, jeżeli ma rogi, na tym, że jeszcze oberwiemy rogiem, mleka na pewno nie będzie. Spróbuję Państwu dzisiaj wyjaśnić, gdzie jest w tej sprawie, o co chodzi z nawozami, gdzie jest to wymię i tam można akurat wydoić. Mam nadzieję, że jestem w stanie o tym powiedzieć, a przy właśnie nawozach jest ostre dojenie rolników, ostre dojenie społeczeństwa. I zaczynamy. Wszystkie zakłady, które produkują nawozy, to są nawozy, to są zakłady, które są Skarbu Państwa, czyli spółki Skarbu Państwa, zakłady chemiczne, państwowe, z udziałem i tak dalej, i tak dalej. Czy czasami szeregu różnych spółek, to jest różnie, ale generalnie wpływ na to, polityka rolna, gdyby ona była państwa, polityka państwa ma olbrzymi, zasadniczy, no nie? Gdyby, powtarzam, istniała, była, gdyby było przedmiotem to polityki rolnej, ale jak sami widzimy, nikt nigdy nie słyszał, żeby jakiś minister rolnictwa zajmował się tym, jakie są ceny nawozu. Ktoś zaraz powie ci, szczególnie z utopii wolnorynkowej, powiedzą, no to nie jest socjalizm. Oczywiście, bo to nie jest socjalizm, to jest gospodarka rynkowa i po prostu ładować, jeżeli to jest własnością Skarbu Państwa, czyli całego społeczeństwa plus rolników, no nie można dzisiaj korzystać, spekulować na rolnikach, a dokładnie to się dzieje i budować fundamentów fortun partyjnych na tych nawozach. I zaczynamy bardzo szybko i proszę mi to potraktować, że nie jadę sobie populistycznie, nie wyciągam jakie uposażenia. Kochani, spółki Skarbu Państwa, zakłady chemiczne, zarządy, prezesi, członkowie zarządu, wiceprezesi, poszczególni dyrektorzy, rady nadzorcze. Koszt. Czy wyobrażacie sobie, że uposażenie prezesów tych spółek Skarbu Państwa jest rzędu rocznie od 300 do 600, 700 tysięcy złotych? Ktoś, no nie wiem, rząd wielkości, powiedziałem, można różnie o tym powiedzieć. Gdyby było jeszcze za co, mógłbym powiedzieć, za co takie pieniądze płacimy, że może miałoby to sens. Natomiast wierzcie mi, tutaj naprawdę nie ma za co. Ale to nie koniec. Jest tak zwana roczna nagroda zysku spółki. No tutaj, dobrze, jeżeli się wszystkich... Rolnicy. Słucham? Dobrze wydojeni rolnicy. Tak, ale tutaj, żeby było wiadomo, no nie da się, no jakim trzeba być, cholera, nieudacznikiem, żeby nie mieć zysku z tej spółki i tak dalej, no nie? W związku z tym plus ta jeszcze roczna nagroda, no i tak wychodzi banieczka, powyżej banieczki i tak dalej. Czyli widzimy, gdzie idą pieniążki i teraz ktoś powie, bo to są akurat zarządy pisowskie i tak dalej. Poprzednich władz te same były. To są ludzie, gdyby dzisiaj przyszła inna władza, chciała ich utrzymać w tych spółkach Skarbu Państwa, oni byliby PO-wcy, konfederacyjni, nie wiem co tam, lewicowi i tak dalej. Dla nich to gancygal, nie ma znaczenia. Za taką kasę znakomita większość się sprzedaje. Zresztą sami widzicie. Ale to jest zupełnie z boku. Kochani, więc to są spółki Skarbu Państwa, zakłady na które państwowe, na które może mieć wpływ polityka państwa. I z czym mieliśmy dotychczas do czynienia? W związku z tym, że zakłady chemiczne, produkcja nawozów wymaga energii. Gaz, energia elektryczna to są jedne z głównych czynników decydujących o cenie, o koszcie. I teraz, żebyśmy sobie zwrócili uwagę, bo teraz, szczególnie gdy były te protesty, podstawowa rzecz, oczywiście idą rolnicy pod zakłady i słusznie, no i tak oczywiście nic się tam nie dowiedzą i też to jest słusznie. Bo tam się nie da, nie jest to możliwe nic dowiedzieć, bo nie od tego zależy. I teraz, jaki jest koszt produkcji, to chyba nie jest trudne, to jest proste. Jaki jest koszt produkcji tony nawozu określonego wieloskładnikowego, azotowego i tak dalej? No i jest to naprawdę, kochani, proste. I teraz, jeżeli mamy koszt, czyli wiemy, ile na ten rozkurz, zarządy, dyrektorzy dobrze opłacani, pracownicy, ciężka praca.
ciężka praca i niejednokrotnie część tej procesu technologicznego jest groźna dla życia i zdrowia ludzi. I pracownicy winni tam być naprawdę, ze względu na te zagrożenia, opłaceni dobrze, no nie? Ale potężna ta kasa idzie, narzut, następnie są podpisane kontrakty. Kontrakty są, kochani, długoterminowe i dotyczą określonych ilości sprzedaży, produkcji, tak? W związku z tym, jak są podpisywane te kontrakty? No bardzo dosyć ciekawie. Tak na dzisiaj, bo jest potężne zdziwienie, że znakomita większość nawozów części zakładów, bo naprawdę to jest powyżej 50%, idzie na eksport. No nie róbmy tych zdziwień, tak po prostu ciągle było, tak jest. Jeżeli nikt nad tym nie panuje, to nie jest z drugiej strony złe, tak? Jeżeli zadbamy o rynek wewnętrzny, wszystko gra na rynku wewnętrznym, oczywiście można i powinno to się robić. I teraz w tym momencie. Kontrakty długoterminowe, na określone ilości, podpisane, powiedzmy, no ktoś by powie, no kto mógł to przewidzieć? No oczywiście, proszę Państwa, ludzie, którzy mają pewną, stałą kasę, oczywiście oni nie przewidzieli, bo ich to nie interesuje, nie obchodzi. To my mogliśmy przewidzieć, bo to było pewne przy pewnych decyzjach politycznych, obserwowaniu rynku i tak dalej. No ale nieważne. Dzisiaj czy nam się chce, czy się nie chce. Szczególnie polskie nawozy z zakładów chemicznych idą do Niemiec, Holandii, znaczy do Niemiec, Holandii. Do Niemiec też oczywiście fizycznie. Ale odbiorcami są Niemcy, Holendrzy, inne także państwa, ale ten nawóz ląduje w znakomitej większości na ukraińskich polach. Bo to są spółki oczywiście ukraińskie, no tam gdzieś tam biedny Ukrainiec będzie miał ziemię i tak dalej, potężne te holdingi, więc oni z Unii Europejskiej tutaj mówią jedno, się wynoszą i tak dalej. To jest taki ostry gejszeft, ale nie o tym teraz jak gdyby chcemy mówić. Więc dzisiaj z punktu widzenia kosztów produkcji i rynku, proszę mi wierzyć, ale te kontrakty, te nawozy, które tam idą, są ze stratą z punktu widzenia producenta, tak? Tego zakładu. No bo wiadomo, w jaki sposób podpisywane, za co, oprócz oficjalnych prowizji, podejrzewam, to jest ostra mafia, ostry interes, no nie? Pamiętajmy o tym. Idą dodatkowe pieniądze, więc tak te kontrakty wyglądają. No i co trzeba zrobić, żeby zrekompensować? A zysk można zrobić, no to cóż, na rynku wewnętrznym walimy cenę nawozów, czy dla polskiego rolnika, niespółmierną do wzrostu kosztów produkcji, a szczególnie właśnie gazu i tak dalej, ale o tym zaraz powiemy, skąd to się bierze i dlaczego tak mogłoby nie być. Bo z tym problemem do końca aż tak głęboko istniejącym moglibyśmy nie mieć do czynienia. Dodatkowo, czyli widzimy, kto dzisiaj płaci tak naprawdę za tą antypolską politykę spółek tych Skarbu Państwa, zakładów chemicznych, przy błogosławieństwie pana premiera poszczególnych ministrów. To nikt nad niczym nie panuje, tu się fortuny tylko buduje. Lecimy dalej. Kochani, przy nawozach azotowych 30% rok do roku braliśmy ze wschodu, a szczególnie Białoruś lub poprzez Białoruś, tak? Nawozów azotowych, saletra, mocznik i tak dalej. Niektóre gospodarstwa, duże, spore, normalne polskie gospodarstwa, były takie lata, że 100% nawozów, które stosowały na swoich polach, były to nawozy z Białorusi, ze wschodu, tak? I firmy nasze, nieważne gdzie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, to nie ma znaczenia. To nie chodzi, tylko nie mówimy o Podlasiu, Mazowszu na wschodzie. Nie, mówimy o całej Rzeczpospolitej. Podobnie przy wieloskładnikowych. Udział tam jest mniejszy, niższy, ale były też gospodarstwa, gdzie prawie 100% wieloskładnikowych nawozów było ze wschodu. Dzisiaj więc. No i tak struktura zakładów przetwórczych, polskich zakładów chemicznych była przygotowana, tak? Że tyle na rynek wewnętrzny, bo uzupełniało się wschodem, a reszta szła na eksport. Skończyło się. Przecież prowadzimy wojnę ze wschodem, mądrą politykę. To było proste. To już było na wiosnę wiadomo, to na jesieni ubiegłego roku było wiadomo, gdy polski rząd przy akceptacji znacznej części polskiego społeczeństwa i niestety rolników, bo żeście sobie taki wybrali,
rząd poszedł na wojnę ze wschodem, no to skąd mogą być nawozy, tak? Przecież mówimy o sankcjach i tak dalej wszystkich. Więc tego jak gdyby zabrakło na rynku. Kontrakty są długoterminowe, określonej wielkości do zrealizowania, bo są potężne kary. Więc kałasznikow jest prosty, ale zobaczcie, nie każdy go potrafi złożyć, no nie? Lecimy teraz z następną kwestią dalej. Ceny, a może dilerzy najpierw. Cena kosztów dilerzy, czyli pośrednicy, sprzedawcy. System jest od dawna systemem chorym, kosztownym, korupcjogennym. Prosty przykład. Polski rolnik, jakoś tam ilość, sam podstawia własny transport, chce kupić od zakładu w danym zakładzie, nieważne czy mieszka 5 km, czy 50, czy 500, no nie chciałby sam, nie kupi, nie jest możliwe. No tak, no bo oni nie mają czasu, etc. Można to różnymi bzdurami wytłumaczyć, no nie? Kochani, pula bardzo konkretna powinna być właśnie na tego typu sprzedaż. Powiedzmy wręcz taką detaliczną, ale też uważamy to nie na tym polega. Jeżeli wszyscy wiemy, spółka Skarbu Państwa, nie ma żadnej tajemnicy handlowej, koszt produkcji kilograma, tony jest taki, a nie inny, są dilerzy, no to jest nasze. Dobra narodowe, więc kasy aż takiej tłuc nie muszą i to wybrani niektórzy, a wiemy jak tłuką. Wszyscy ich znamy w swoich okolicach, no nie? Więc, kochani, rzecz jest prosta. Dilerzy mają naprawdę prostą, normalną marżę. Mamy gospodarkę wolnorynkową, niewolnozłodziejską, tak? I spekulacji. Przecież to spekulacja. Rolnik to jest zawsze przedmiotem niesamowitej rolnictwo spekulacji. W związku z tym żaden problem. Ci dilerzy wówczas nie muszą się aż tak paść. Bardzo są konkretne ceny. I wtedy jest rzecz bardzo prosta. No nie, nikt nikogo nie nabija. Polskie rolnictwo przez to jest bardziej konkurencyjne. Koszt nawozów jest spory. Ja mówię o tych rolnictwach, gdzie normalnie się je. Nie ma tak zwanego przenoważenia. Część takich gospodarstw jest i tak dalej. No ale to jest jak gdyby na inny materiał. Nie da się dobrych, zdrowych roślin też w dzisiejszym systemie zabezpieczyć bezpieczeństwo żywnościowe, przygotować bez nawozów, tak? To chyba każdy na tyle jest zrozumiały, no nie? W związku z tym system dealerów można też pośredników uporządkować. Tu są spore rezerwy, które będą z korzyścią konkurencyjności polskiego rolnictwa, polskiego rolnika. Czy żeście gdzieś to słyszeli? Jest sejmowa komisja 2010 rok, PSL, ci to najlepsi dojarzę, PSL, PO rządzą i jest właśnie Komisja Skarbu Państwa i tam przedstawiciele poszczególnych zakładów chemicznych, między innymi przypominam także środki ochrony roślin. Co wychodzi? Oni sami się przyznawali, że rentowność przy produkcji środków ochrony roślin jest kilkadziesiąt procent. Nawet w prywatnej rozmowie było, że wiesz, my mamy 110% na poszczególnych środkach. Zobaczcie, kto za to płacił. Tak jest prowadzona w tym państewku polityka właśnie rolna. Lecimy teraz do wzrostu kosztów produkcji. Ceny gazu, tej energii i tak dalej oczywiście podrożały w całym świecie, w Polsce wyjątkowo, bo przecież my się na wojnę ze wschodem wybieramy. My jesteśmy niezależni energetycznie, nas stać, a co niech Polak, Polacy, szczególnie rolnicy płacą. Rządu to nie obchodzi. Teraz dalej, sankcje. Tu jest wieloskładnikowy nawóz. Proszę. Mamy pełen zestaw. Między innymi potas, tak. No i tak. Białoruś. To właśnie stąd. Znakomita większość. To z polskich zakładów, tak? Znakomita większość to no, prawie 100%. Bo Chile to tam my te niewiele żeśmy brali. To właśnie dostawca wieloskładnikowych nawozów jest wschód, jest Białoruś. Tak? No nie. Poszliśmy na wojnę, niech polski rolnik więc płaci. Tu leży problem. Tu leży problem. I teraz, kochani, tak. Plus wzrost cen energii. Węgrzy nie narzekają. Ktoś, kto normalnie potrafi ułożyć sobie relacje sąsiedzkie, wie, gdzie leży kasa i nie chce doić swojego społeczeństwa, po prostu dobrze współpracuje. W związku z tym nie ma kłopotów. Nigdy w Polsce nie będzie niskiej ceny.
te czasy się skończyły. Więc rentowność będzie bardzo niska. No oczywiście, a w związku z tym, że nikt nie panuje, to ciągle sięganie do kieszeni rolników. My musimy się zwrócić uwagę, że do tej pory ze względu na te wszystkie relacje i tak nieproporcjonalnie ściągano bardzo dużo z polskiego rolnika, czyli na rynku wewnętrznym, a jednocześnie pasiono rynki zewnętrzne i ta sytuacja się nie zmieni, bo to państwo zapętliło się w tego typu sytuację kosztową. I teraz mamy obrońców. Wychodzą tacy z poszczególnych formacji politycznych, wszyscy, no PiS to nie może, bo sam narobił, ale PO, tam PSL, Konfederacja i tak dalej. No i co? Wysoka cena energii, nawozów i tak dalej, płaczą. Z drugiej strony to samo bydło parlamentarne, mówi, reżim jest na wschodzie, wojnę robimy i tak dalej. Ludzie, przecież ich do szpitala ich leczyć. A ja wiem, że trzeba trochę teraz COVID-y, łóżek trochę zabezpieczyć. Naprawdę warto. Tych ludzi należy wyleczyć. Ostatnio przedstawiciel PSL-u. No jeżeli któryś rolnik będzie narzekał na nawozy i na tych ludzi jest w stanie oddać głos, żeby nas niszczyli, no w pisowcach to już tam nie mówię, no to trzeba się też leczyć rolnikowi, jeżeli tego, ale to o tym. Jakiś ich tam Zgorzelski, kimś on tam jest, nie wiem, i opowiada, że międzynarodowy bandyta. Aha, czyli prezydent Republiki Białoruskiej to jest międzynarodowy bandyta. A ty, człowieku bez mózgu, dzisiaj skazujesz i niby bronisz rolników, ty reprezentujesz rolników i ty skazujesz się na takie wysokie ceny. Kochani, jest to ostra u tych ludzi schizofrenia. Jeszcze raz, nauczmy się to rozpoznawać. Nie da się mieć niskich cen energii, tak, niskiego kosztu nawozów i walki z jakiejś paranoicznej, bezsensownej ze wschodem. Nie wiem w czyim imieniu. Jak widzimy, na pewno nie w imieniu Polaków i na pewno nie w imieniu rolników. Niedługo zrobimy test. Nie jakieś tam spółki przed zakładami stać, bo tam można tylko po prostu cyrk robić, imprezę, tak? Zrobimy test. Nie za krowę się nie doi, jak powiedziałem, za uszy, tylko tu jest wymie. Więc zrobimy test, zaprosimy tych wszystkich, którzy chcą myśleć tam, gdzie jest źródło. Źródło problemu. Czyli, a źródłem problemu to jest dzisiaj wywoływanie konfliktu ze wschodem. I tutaj winniśmy atakować rząd, żeby sobie odpuścił. Bo my już nie damy rady. A jeśli rząd nie odpuści, no my chyba też nie możemy tego typu rządowi odpuścić, tak? Więc chyba postarałem się sprawę tego, co się dzieje na rynku nawozów w miarę wyjaśnić. Znakomita większość całego problemu, powtarzam, leży po stronie polskich władz. Tu trzeba, kochani, szukać tych rozwiązań. No i cóż, jeżeli, jeszcze raz do tego, jeżeli będzie ten wzrost cen nawozów tego typu nieuzasadniony, oczywiście rzeczą jest naturalną, szczególnie w tych gospodarstwach normalnych. Ja nie mówię o tych gospodarstwach, gdzie jest 9 ton z hektara pszenżyta, powtarzam, ale i wypędzone azotem, wy możecie nawet dla mnie nie produkować, no nie? Bo szkoda tych zwierząt, szkoda tych ludzi, chyba że gdzieś na inne lądy wyślemy tego typu zboża. Natomiast chodzi o te normalne gospodarstwa, które i tak czy owak, my mamy bardzo niskie w Polsce zużycie średnio nawozów. Ja nie mówię, powtarzam, o tych chorych gospodarstwach. Ja mówię o tych normalnych, które winny zostać, które są podstawą naszego bezpieczeństwa żywnościowego, ilościowego i zdrowotnego szczególnie. A szczególnie w układzie nawozów wieloskładnikowych. Przy tego typu polityce będziemy niezwykłą płacić drożyzną. I to nie jest problem rolnika, jeszcze raz powtarzam. Jest to problem potężny konsumenta. Ceny nawozów w całym świecie rosną, wzrosną, bo ceny nośników energii rosną. Zresztą one zawsze były wysokie, jeśli chodzi o ceny nawozów i będą. I to jest trend trwały, bez możliwości spadkowej. Dotyczy to rolnika niemieckiego, francuskiego, etc., etc. Natomiast oni mają inaczej skonstruowane państwa. Tam jest polityka rolna. W tym państwie jej nie ma.
W związku z tym, że jej nie ma tej polityki rolnej, niestety będzie coraz bardziej za to płacił kieszenią, życiem, zdrowiem Polak konsument. Panie Krzysztofie, a czy my tu stoimy? To są nawozy? Co to jest? A stoimy, kochani, przy... To są akurat Wysłodki Boraczane, ale ja tutaj jeszcze zerknę, czy czegoś nie pominąłem. No tak, tak, tak. No, ha. Dobra. Jeszcze wrócę do nawozów. Jedna rzecz. No, podkreślę, zaakcentuję. Sprawę spółek Skarbu Państwa i polityki rolnej. Po to są zakłady chemiczne spółki Skarbu Państwa, żeby w pierwszej kolejności zrealizowały cele polityki rolnej, czyli to, co na końcu mówiłem, że konsument zapłaci, zrealizowały interesy właśnie Polaków konsumentów. Bez tego sprzężenia nie ma. Do tej pory, jak Państwo widzicie, w rolnictwie to się o grom wie czym mówi, nie wiadomo o czym, natomiast nigdy się nie mówi o tym, co jest bardzo konkretne i zasadnicze. Trzeba się tego nauczyć. Stoimy przy... Właśnie to nie są nawozy. To są w tak zwanych balotach. To są w tym wypadku w formie wiór buraczanych, czyli wytłoki buraczane. Jest bardzo dobra pasz, tak przy okazji. Z punktu widzenia też ekonomicznego na dzień dzisiejszy, to jeszcze jest z poprzedniego sezonu 220 z transportem za belot z dowozem, więc z punktu widzenia wartości paszowej, ale i tej ceny, zobaczcie jaki wzrost cen pasz, warto jeszcze skorzystać. Oczywiście opasy, oczywiście też wspaniały dodatek dla krów mlecznych. Powtarzam, jako dodatek, nie baza, dla krów mlecznych do produkcji bardzo dobrego mleka.